Okej, cześć zatem. Nazywam się Maciej Anisterowicz, przyjechałem do Was z Białego Stoku. Nawet mam koszulkę Serce do kodu, a kod ze wschodu. Dziś będę mówił na temat produktywności, czyli nazwałem swoją metodykę Getting More Done i podzielę się z Wami swoimi doświadczeniami, jak robić więcej, mając czasu tyle samo, co wszyscy, czyli 24 godziny na dobę. I najpierw, żeby tak nakreślić pewien kontekst cały, taki big picture tego, co będę mówił, muszę się przedstawić tak dość intensywnie, żeby było wiadomo, o czym tak naprawdę mówię. Więc ja mam takie dwa wcielenia. Pierwsze to jest informatyk, konkretnie programista .NET. I jako informatyk robię pewne rzeczy. Był taki czas, że mogłem powiedzieć o sobie, że jednocześnie pracowałem w firmie Ultrico na pełen etat, znaczy no 6 godzin dziennie powiedzmy. Oprócz tego jeździłem z firmy Bottega ze szkoleniami programistycznymi. Poza tym od 8 lat prowadzę blog programistyczny devstyle.pl, co zajmuje w sumie bardzo dużo czasu tak naprawdę. Poza tym jestem prelegentem, staram się mówić przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu, gdzieś od kilku lat. Wczoraj byłem w Wilnie, dzisiaj jestem tu, w środę znów jestem w Warszawie na prezentacji. Mam też podcast programistyczny, devtalk.pl, programistyczny głos w swoim domu. Kto nie zna, to zapraszam do posłuchania, szczególnie jak w Toruniu powiedziałem ten tagline, to nikt się nie śmiał. Jestem też jednym z liderów białostockiej grupy .NET. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać na tematy techniczne, niekoniecznie .NET-owe, to zapraszam do nas, sponsorujemy transport, nocleg i każdy dostaje taką malutką flaszeczkę bimberku, wręcz nie szytym sweterku, który wygląda jak ten. Trzeba wysłać do mnie maila, są terminy teraz na styczeń. Będzie, no gdzieś tam znajdziesz. Oprócz tego jestem jednym z organizatorów konferencji Programistok. Może część z Was widziała niedawno taki super teledysk, który naszą konferencję promował. O, widzę, że są ci, którzy słyszeli. Takim znakiem rozpoznawczym jest ta kultowa bluza Gitpool. Jakby ktoś nie wiedział, to czcionka jest z marki Pitbull. Piszę też artykuły do prasy branżowej. Mamy jedną prasę branżową, więc do magazynu Programista. Co jakiś czas publikuję jakiś tam artykuł. Oprócz tego zorganizowałem w tym roku konkurs Daj się poznać, który polegał na tym, żeby pisać projekt open source i na jego temat dwa razy w tygodniu blogować. Zgłosiło się aż 300 osób, więc powstało 300 nowych blogów w polskiej blogosferze programistycznej. Oprócz tego na YouTubie staram się robić jakieś ciekawe rzeczy. Ostatnio mi się znudziło, ale niedługo planuję znów zacząć. Widziałem, że wczoraj występował Anno, on na Snapchacie wymiata, też staram się na Snapchacie go gonić. Mam też jako jedna z trzech, to nie to, zrobiłem też stronę na temat programu Microsoft MVP, to jest taki program, o którym mało kto słyszał, jest niby bardzo prestiżowy i pewnie z tego wynika, że mało kto o tym słyszał, więc zrobiłem na jego temat stronę i ogólnie za wszystkie te aktywności jestem jednym z trzech w Polsce MVP w kategorii .NET. Microsoft dał taki znaczek, w sumie nie wiem do końca, czego za to oczekują. I to jest moje takie pierwsze wcielenie. Moje drugie wcielenie to jest, i takie moje hobby, to jest bycie tatą tej ślicznej księżniczki, którą nawet przytargałem dzisiaj ze sobą do Warszawy, więc tu niestety nie mogę zostać na afterek, tylko lecę się opiekować. I jako, że każde swoje jakieś zainteresowania lubię przekonwertować na postać zero-jedynkową, to oprócz tego wszystkiego założyłem jakiś czas temu blog Perspektywa Taty, gdzie stwierdzeniem, że miecz rodzicielstwa ma dwa ostrza, bo to jest prawda, ale trochę mi się znudziło prowadzenie tego bloga. Gdyby się nie znudziło, to bym pewnie teraz był gdzieś Dzień dobry TVN, a nie tutaj. Ale jako, że znudziło mi się prowadzenie bloga, a nie lubię zostawiać tak rzeczy do połowy niedomkniętych, to stworzyłem portal parentingowe.pl, który jest takim największym w Polsce agregatorem blogów parentingowych. I się okazało, że tych blogów teraz tam jest 500 i kolejne 400 czeka na dodanie. Więc gdyby ktoś chciał mieć dziecko albo nie wiedział, jak się robi, to proszę tam wejść. I tam jest 500 blogów, a w domyśle będzie 900, które opiszą na takie tematy. I to wszystko powiedziałem nie po to, żeby się jakoś chwalić czy coś, tylko żeby pokazać, że no to wszystko zajmuje siłą rzeczy dużo czasu, a oprócz tego, nie no, innych hobby nie mam, to się przyznam, ale oprócz tego jeszcze trzeba trochę spać. I to wszystko zajmuje czas i kiedyś, jeszcze lat temu, 4 czy 5, nie robiłem tych rzeczy, bo nie byłem prelegentem, nie byłem szkoleniowcem, nie prowadziłem blogów parentingowych i tak dalej, nie byłem ojcem, nie miałem podcasta, miałem tylko pracę zawodową i blog. Teraz mi się wydaje, jakbym wtedy cały czas sobie żył po prostu na wakacjach, a mimo wszystko miałem takie wrażenie, że mi się życie wymyka z rąk, że tak tylko płynę z prądem, nie mam w ogóle wpływu na to, co się dzieje. Przerastało mnie to wszystko, nawet takie durne rzeczy, jakaś zwykła codzienność. I to się zmieniło, ponieważ dość niechcący trafiłem na szkolenie z produktywności właśnie, które było prowadzone
kiedyś tam w Warszawie przez 4 godziny trwało i tam zapoznałem się z czymś takim jak metodyka Getting Things Done. Davida Allena. Ktoś słyszał o GTD? Z połowy osób. To aż dziwne, że tak mało osób. I właśnie to jest GTD. Przeczytałem tę książkę, się okazało, że to nie jest do końca to, czego szukam, tylko to jest takie pierdololo trochę dla wyższej kadry menedżerskiej. I o ile tam jest sporo fajnych praktyk, to się okazało, że jak próbowałem podchodzić do tego tak bardzo strict i stosować się do tych zaleceń dokładnie tak, jakie jest tam opisane, no to poległem. Więc przeczytałem to jeszcze raz, zastanowiłem się, co poszło nie tak i stworzyłem swoje własne Getting More Done. I właśnie o tym do was będę dzisiaj opowiadał. I wszystko, co robię od tamtej pory, wszystko, co wy robicie prawdopodobnie też, tylko wcześniej to było u mnie kompletnie nieświadome, przechodzi przez taki proces. Proces, który nazwałem metodyką MNOPR, 5 liter alfabetu, MNOPR. To oznacza myśl, notuj, organizuj, planuj, rób. Najpierw trzeba coś wymyślić i potem coś dalej z tymi rzeczami niech się dzieje, bądź nie. To jest nasza decyzja i właśnie o tym będę dzisiaj do was opowiadał. Więc na początek samo myślenie to jest najważniejsze w tym procesie, z tego względu, że żeby coś zrobić albo żeby zdecydować, że tego nie robimy, to oczywiście trzeba to najpierw czyli wymyślić. I kiedyś zauważyłem, że jak się jakikolwiek cytat rzuci na taką mglistą przyrodę, to on wygląda mądrzej, więc wziąłem cytat z siebie i dokładnie tak uczyniłem. Wyszło mi po pewnych doświadczeniach i refleksjach, że efektywne myślenie wymaga pustego umysłu i czystego sumienia. Dzień dobry, internet. Raz. Okej, więc do efektywnego myślenia potrzebujemy pustego umysłu i czystego sumienia. Dlaczego o tym za chwilę? Prawdopodobnie każdy z was doświadczał czegoś takiego, co tu jest zaprezentowane na obrazku, z którym na razie nie wiadomo, o co chodzi, ale chodzi o tak zwane natrętne myśli, które cały czas do nas wracają. Coś do nas przyjdzie, my się tego chcemy pozbyć z głowy, udaje nam się to na chwilę i za pół minuty znowu wraca. I mózg wpada w taką pętlę, cały czas o tym myśli i myśli i myśli i to jest bardzo szkodliwe z tego względu, że jakieś tam badania wykazywały, że w mózgu ludzkim mamy od 5 do 7 slotów, które potrafią zajmować się jakąś jedną rzeczą, każdy z nich. Moim zdaniem ja na przykład mam taki jeden slot, kobiety może mają 2, ale wątpię, żeby ktokolwiek miał aż 7. Jeśli my zajmiemy sobie te nasze sloty czymś takim, że muszę kupić mleko, ktoś polecił mi jakąś książkę, żebym tylko nie zapomniał jej przeczytać. Muszę umówić się do dentysty, czy muszę przedłużyć ubezpieczenie w samochodzie. Tego typu rzeczy, to ciągle wraca, tego się z głowy nie da pozbyć i przez to nie mamy miejsca w głowie na wymyślanie czegoś innego. Nie tylko takie rzeczy ciągle siedzą w głowie. Tutaj wrócę na chwilę do czystego sumienia. Nie mamy pustego umysłu, jak te rzeczy nam cały czas się kręcą, taki spin weight jest zapuszczony, ale czyste sumienie jest również ekstremalnie ważne. Kiedyś miałem taką przygodę, że zostawiłem sobie samochód na parkingu, ktoś mi go zarysował, oczywiście nie było żadnych kamer ani nic. Pech chciał, że dzień później ja kogoś zarysowałem. Myślę sobie, a może to akurat on, więc sobie pojechałem do domu i strasznie mnie to gryzło. Tym bardziej mi to gryzło, jak się okazało, że tam na tym parkingu już był monitoring. Nie mogłem się skupić na niczym innym, było mi strasznie głupio i tak dalej, nigdy więcej tego nie zrobię, ale czyste sumienie też jest potrzebne, żeby w ogóle myśleć o czymś innym, dać sobie taką wolność wymyślania jakichś rzeczy, których po prostu w głowie do tej pory jeszcze nie było. I czy kojarzycie, co to jest? Ogień? A, jest ogień. O, myśl od siewnia, dokładnie, z Harry'ego Pottera. To jest takie magiczne naczynie wypełnione jakąś magiczną cieczą, które działa w taki sposób, że podchodzi jakiś stary dziad w todze, przystawia sobie pałę do głowy, robi tak i myśli zostają w tym garnku, a on ma głowę już pustą. I dokładnie to nam jest potrzebne. I dobra wiadomość jest taka, że coś takiego w tym naszym świecie niemagicznym również posiadamy. Tylko to nie wygląda tak spektakularnie, to wygląda jak ogromny plik malutkich karteczek. Jest taka praktyka, która pozwala doświadczyć dokładnie tego, czego doświadczają ci czarodzieje. Bierzemy taki plik tych karteczek, ich powinno być
dla bezpieczeństwa z 500, mogą być malutkie, bierzemy długopis, bierzemy urlop, wyganiamy wszystkich z domu, siadamy do biurka i piszemy. Piszemy wszystko, co nam przychodzi do głowy. Ten proces u mnie zajął jakieś 7 godzin, więc to faktycznie był po prostu cały dzień ciężkiej pracy, bo po 2 godzinach to zaczyna być naprawdę bardzo ciężka praca. Okazuje się, że na tych karteczkach później mamy backup całej naszej istoty z tego dnia. I to jest aż po prostu przerażające. U mnie tam były takie rzeczy od śmierdzi kuweta, muszę ją posprzątać, ale nie wstajemy, nie robimy tego, tylko zapisujemy śmierdzi kuweta. Żona prosiła, żebym naoliwił drzwi do lodówki, bo skrzypią na karteczkę lodówka. Potem pojawia się myśl, kurde, chciałbym kiedyś mieć Mazdę RX-8, to dawno było, i pojechać nią do Rumunii. No to bach, Mazda na karteczkę. Potem mam za 3 miesiące ślub, a klient jest mi winny 30 koła, uciekł z kraju. Jak ja ten ślub zrobię? Bach, na karteczkę ślub. I tych karteczek u mnie było około 300. Niektóre się powtarzały. Ten ślub, siłą rzecz, ta kuweta, bo dawała o sobie znać, to wszystko się powtarzało. Ale po tych 7 godzinach okazało się takie bardzo dziwne uczucie. Nic nowego nie przychodzi do głowy. Po prostu jest pustka. Głowa boli, ale jest kompletnie pusta. Po prostu nie ma co więcej do niej wrzucić, bo mózg widzi. On przez pierwsze godziny się nie poddaje. Ciągle nam to wrzuca. Ale jak widzi, że my ciągle to zrzucamy na te karteczki, to naprawdę tak działa. Po prostu przestaje nam pewne rzeczy wrzucać. Przestały się takie jakieś tam codzienne rzeczy pojawiać, potem przestały się pojawiać jakieś tam marzenia, w końcu przestało się pojawiać wszystko. I to było takie dziwne uczucie, mi się skojarzyło z takim uczuciem, jak byłem w podstawówce, pierwszy raz skoczyłem na basenie z takiej ogromnej wieży do wody i taki stan nieważkości, jak frunąłem sobie przez te pół sekundy i to było coś takiego, się utrzymywało aż do wieczora. Po prostu, że Jezus Maria, ja o niczym nie myślę, jakie to jest cudowne. I to było strasznie relaksujące. Już później, jak się okazało, że te wszystkie rzeczy na tych karteczkach wylądowały i mam je sobie do dzisiaj. I ten proces akurat pochodzi z GTD, z Getting Things Done od Allena i to jest krok moim zdaniem konieczny, żeby zacząć robić cokolwiek, czyli pozbyć się wszystkiego, co mamy teraz w głowie. Tam na pewno są rzeczy wartościowe, ale mogą być te rzeczy bezwartościowe i na tych karteczkach one po prostu znikają. Słucham? Czy jak zrealizujesz rzecz, to karteczkę wyrzucam? Nie, ja mam te karteczki oryginalnie, spięte spinaczem, sobie leżą w jakiejś tam szufladzie. A on to nie jest po to, żeby cokolwiek robić. To jest tylko po to, żeby usunąć to z głowy. I to musi tyle niestety trwać i to wymaga tylu tych karteczek. One są tylko po to, żeby po prostu głowa była pusta. Jak często powtarzam proces? Raz to zrobiłem, to 5 lat temu. Po to, żeby zacząć robić cokolwiek innego. Potem zacząłem robić coś innego i po prostu już taki bajzel w głowie się od tamtej pory nie pojawił. No i o tym zaraz. Bo jak się okaże, że wyćwiczymy się trochę w czymś takim, żeby nie zaprzątać sobie głowy rzeczami, które nam są zbędne w danym momencie, to doświadczymy cudownego działania czegoś takiego jak jałowy bieg dla mózgu. I to się pojawia w różnych sytuacjach. To jest, wtedy mamy pustą głowę. Okay. Mamy wtedy pustą głowę i coś mózg może zrobić innego niż przypominać cały czas o tym mleku, niż przypominać cały czas o tym dentyście, czy przypominać o tej książce, którą ktoś nam polecił. I do tego pojęcia jałowego biegu mózgu jeszcze wrócimy. W każdym razie chodzi o to, żeby mieć pustą kompletnie głowę. I to nie oznacza, że jest się debilem, to oznacza, że ma się miejsce na coś nowego. Bo wtedy pojawiają się takie rzeczy, które nazywają się olśnieniami. I to jest takie bardzo górnolotne słowo, ale to jest wzięte normalnie z terminologii, z książki jednej, o której potem na koniec powiem. Olśnienie polega na tym, że mam jakiś nowy pomysł, którego wcześniej nie mieliśmy. Pojawiło się nowe rozwiązanie problemu, nad którym dumaliśmy przez jakiś czas, albo przypomnieliśmy sobie o czymś, o czym zapominać nie powinniśmy. Więc to jest bardzo potrzebna rzecz. Ale co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to że te olśnienia przychodzą do nas same. My nie potrzebujemy na to dedykowanego czasu. Bo cały non-stop od uświadomienia sobie, że chcemy robić więcej, aż do prawdopodobnie śmierci, walczymy o to, żeby mieć więcej czasu. Więc jeśli coś nas nie kosztuje czasu, to jest to najbardziej świetna rzecz na świecie, ponieważ czas jest najcenniejszym zasobem, który ktokolwiek z nas ma, bo go się nie da kupić. To nie wymaga czasu, ponieważ takie olśnienia przychodzą w najdziwniejszych momentach. Jak odkurzamy sobie, jak stoimy w kolejce do lekarza, jak bierzemy prysznic, jak kładziemy się spać i próbujemy zasnąć, jak jedziemy windą, jak stoimy na czerwonym świetle, gdzie i tak byśmy niczego nie robili, ewentualnie sprawdzali sobie Twittera, a tak jak się da chwilę głowie, żeby ona coś porobiła sama, to pojawiają się właśnie najdziwniejsze, no można powiedzieć, pomysły. I uzmysłowiłem sobie to w pełni, że to po prostu przychodzi do mnie samo, nawet gdy nie jestem na to gotowy,
Gdy kiedyś sobie wieczorem oglądałem Obcy, ósmy pasażer Nostromo, łoiłem sobie winko w fotelu spokojnie i nagle koło północy, jak byłem w połowie butelki wina, nie wiadomo w ogóle skąd, taki jakbym słyszał głos. Ty masz podcast programistyczny? A jest tyle konferencji programistycznych? Weź nagraj z organizatorami tych konferencji jakiś specjalny odcinek. I to był plan gotowy do realizacji. Ja nie myślałem o tym ani przez sekundę wcześniej. Po prostu przyszło do mnie. Kurde, faktycznie. Wstałem na 5 minut o tej północy do komputera, powysyłałem maile do kilku organizatorów. Za 3 dni ponagrywaliśmy ten odcinek. Okazało się, że był bardzo popularny i że coś takiego było potrzebne. I bach, wróciłem sobie do oglądania Obcego. Dlatego, że miałem głowę pustą podczas oglądania tego filmu i nie była to wina. Co jest jeszcze ciekawe, to to, że te olśnienie, jeśli się wytrenujemy w tym, bo to wymaga trochę praktyki, one przychodzą same, na pewno każdy z was tego doświadczył, tylko jak się robi to świadomie, to się pojawia o wiele częściej. Jak się wytrenujemy w takim procesie, to te olśnienia przychodzą nawet nie parami, ale całymi po prostu stadami. Bywa tak, że siedzę sobie przez 15 minut i mi się pojawia 10 po prostu genialnych pomysłów, żebym 100 lat myślał, abym nie wymyślił. I się okazuje, że bardzo wiele osób, które są uważane za produktywne, właśnie w ten sposób działa. Czasami doświadczają tego, jak zapraszałem jakieś znane osoby do podcasta właśnie, to one prosiły o tydzień czasu, ale nie dlatego, że nie mają czasu dziś czy jutro, bo zwykle osoby takie produktywne, zorganizowane mają czas choćby teraz. On mówił, że potrzebują tygodnia, żeby po prostu samo tam się w głowie gdzieś w tle pomyliło, co oni chcą na ten temat powiedzieć. I to właśnie w ten sposób działa. Oni sobie o tym nie myślą, same jakieś zdania, same refleksje się w głowie formułują. Wystarczy tylko dać takie zadanie naszej głowie, żeby to robiła i ona to robi. W czasie, gdy my robimy coś innego. Ale gdy mamy tych pomysłów tyle, no to co z nimi trzeba zrobić? Najgorsze, co możemy, to od razu rzucić się, zacząć je realizować, bo nie będziemy mieli szans zrobić 10 pomysłów w ciągu 15 minut. Więc je trzeba zanotować. I tutaj jest obrazek. Pewnie kojarzycie, to jest niby człowiek idealny, człowiek witruwiański Leonarda da Vinci. I on może faktycznie on jest jakiś idealny, ale dla mnie on ma jedną wielką wadę. On może mieć sobie te ręce dokładnie takie, jak tam od podbrzusza do środka łydki, ale on nie ma czego zrobić swoimi myślami. Pisać pewnie nie umiał. Potrzebny jest jakiś magazyn na te myśli, bo nasz mózg do tego się po prostu nie nadaje. To może być pendrive, karta czy kartka zwykła, nie ma to większego znaczenia. W każdym razie kluczowe jest to, żeby sobie wszystko notować, żeby to nie zostawało w głowie, bo to się pokręci i zniknie, zostanie zastąpione tym durnym mlekiem albo jakąś głupią książką. Dlatego, że nasz mózg nie jest przystosowany do tego, żeby po prostu pamiętać o czymś przez długi czas. Nie i koniec. I ja wyrobiłem w sobie taki nawyk obserwowania, jak zachowują się ludzie, jeśli ja z nimi rozmawiam i coś ustalamy, i o wiele bardziej ufam ludziom, którzy po prostu to zapisują, a nie pokładają wiarę w swoim umyśle, bo tym bardziej ja nie pokładam wiary w ich umyśle, skoro nawet nie pokładam wiary w swoim. I kiedyś pracowałem w takiej firmie, gdzie akurat project manager był świetnym gościem, mieliśmy tą samą pasję do różnych list, do różnych notatek, dzieliliśmy tę pasję, pewnego dnia przychodzę do pracy, usiedliśmy sobie na kawę i on mówi do mnie, że jakąś tam fajną książkę przeczytał, ja mówię, to weź mi ją przynieś. A co on robi? Wyciąga sobie tam telefon czy karteczkę, zapisuje sobie dla procenta przynieść książkę. Następnego dnia nie przyniósł, za 2 dni nie przyniósł, ale ja mu nie przypomniałem o tym ani razu, bo wiedziałem, że skoro nie przyniósł, znaczy nie mógł, może w domu nie był. Wiedziałem, że mi to przyniesie. Po 3 dniach przyniósł. Gdyby tego nie zapisał, to byłbym pewny, że musiałbym się dobijać codziennie, wysyłać maile, dzwonić z prośbą o tą durną książkę, aż w końcu mu sobie po prostu ją kupił, zamiast liczyć, że on mi ją przyniesie. I dokładnie tak samo się sprawa ma w normalnym jakimś życiu. Ostatnio byłem z żoną w jakiejś burgerowni, przychodzi kurde panienka i mówi, co trzeba. No to my 2 razy burger, 2 razy frytki. Patrzę, ona nie zapisuje, menda. I przynosi same burgery bez frytek. Nawet takie rzeczy jak 2 razy burger, 2 razy frytki można pokręcić. Ja po prostu wiem, że ja sam to pokręcę, więc inni też to pokręcą. Jak z kimś coś ustalam, to ja potem sam robię notatkę, wysyłam mailem, to o tym rozmawialiśmy na spotkaniu, bo prawdopodobnie już zapomniałeś. I notować jest lepiej za dużo niż za mało. Papier czy jakiś notatnik elektroniczny przyjmie wszystko. I można to robić na kilka sposobów. A tak naprawdę są 2 cele. Pierwszy cel to jest właśnie odciążenie mózgu, o którym mówiłem wcześniej, po to, żeby cały czas tutaj było w miarę pusto. I jak odpowiednio się wyćwiczymy, odpowiednio nasz umysł, nie tyle mózg, co umysł będzie wiedział, że my nie marnujemy tego, co notujemy, to on faktycznie nam zaufa, że jeśli to wylądowało gdzieś, to oznacza, że my coś dalej z tym zrobimy i tego nam dalej przypominać nie trzeba.
I można robić to na różne sposoby, bo cel pierwszy to jest wyrzucenie tego z głowy, a cel drugi to jest archiwizowanie tego w jakiś sposób, czyli właśnie, żeby to nie ginęło. I ja akurat używam oprogramowania OneNote, to jest, jeśli ktoś nie lubi Microsoftu, to jest jedyny dobry program, który zrobił Microsoft, tylko w wersji desktopowej, bo w mobilnej zrobili to tak jak wszystko inne. Są też inne, Evernote używałem go wcześniej, ale jest naprawdę gorsze niż OneNote, jest jakiś Google Keep, tego jest cała masa. Nieważne czego się używa, można używać nawet notatnika papierowego, ale akurat ja mam tryb pisma write only, więc jak napiszę, to niestety zniknęło i to by nie działało. Moim celem, mojego narzędzia celem jest to, żeby to wszystko było zarchiwizowane, bezpieczne, żebym miał to wszędzie ze sobą, czy na telefonie, czy na komputerze, czy po prostu cały czas, żebym mógł wyszukać w dowolnym momencie rzeczy, które wymyśliłem kiedykolwiek. I ważne jest to, żebym mógł się tym podzielić z kimś. Albo dać URL-a, ktoś mnie o coś zapyta. Bardzo często jest tak, że ktoś mi zada jakieś pytanie, się okazało, że ja przez te 8 lat już o tym pisałem na blogu, więc wysyłam mu tylko linka i to jest wygodne. Ale czasami jest tak, że ktoś mnie o coś zapyta i o tym nie pisałem nigdzie, bo to nie ma związku z programowaniem ani ogólnie z zawodem programisty, tylko jakieś tam, na przykład dlaczego mam Hyundai, a nie BMW. Mam notatkę na ten temat, bo ja sam się z tym zmagałem i spisałem sobie te refleksje i wysyłam po prostu PDF-a o to dlaczego. Przydaje się też dyktafon, ale to dla osób, które jeżdżą samochodem i mają więcej niż 15 lat. 15-latki nie jeżdżą samochodem w sumie, ale umieją pewnie pisać SMS-y w trakcie jazdy. Sprowadza się do tego, że ogólnie nasz mózg jest najlepszym mechanizmem, jaki istnieje w znanym nam wszechświecie i ludzie płacą nam za pracę tego mózgu przez ileś tam godzin dziennie. A jeśli ktoś płaci mi całkiem niemało kasy za to, że ja myślę, a ja mam to narzędzie w pozostałych godzinach za darmo dla siebie, to dlaczego ja mam to marnować? Może akurat wymyślił coś, co mi się przyda za jakiś czas, nawet za 5 lat, do czego też jeszcze wrócimy. Mamy to zanotowane, ale nie będziemy dbać ani troszkę o te swoje notatki, albo będziemy robić to bardzo, bardzo chaotycznie, to się po prostu pogubimy, trzeba tam czasem zaglądać. Jak nie będziemy o te notatki dbać, to w końcu nie będziemy wiedzieli po prostu, w co ręce włożyć. Więc potrzebny jest refaktoring tych notatek, a to można zrobić w trzech typach pojemników, czy w trzech typach kontenerów, jak to można tak ładnie korporacyjnie nazwać. I pierwszy z nich to jest zwykła lista to do. Tylko ważne jest to, co my tam powinniśmy wrzucać. Więc powinniśmy wrzucać tam rzeczy, które nie są powiązane z żadnym terminem. To jest coś, co chcielibyśmy kiedyś zrobić. Nie ma tu powiązania ani z dniem konkretnym, ani z konkretnym czasem, po prostu to jest coś, co chcę zrobić w miarę jak najszybciej, a może po prostu sobie od tak kiedyś. Bardzo ważne jest to, na listach to do zbudowane jest całe GTD od Allena, tylko że on od razu w książce mówi, masz mieć listę telefonów do wykonania, zakupów do zrobienia, rzeczy do zrobienia w domu, rzeczy do zrobienia w garażu i tak dalej i wymienia, jakie listy są potrzebne, ale przecież on nie wie, jakie listy mi są potrzebne. Mi jest potrzebna tak naprawdę zwykle jedna lista, która się nazywa to do. I ważne jest uświadomienie sobie, że ten system ma działać dla nas, a nie my dla tego systemu. Więc jak potrzebna jest nowa lista, to ją utworzymy. Jak staje się niepotrzebna, to ją kasujemy. I ja kiedyś pisałem na blogu trochę na ten temat i dostaję do dziś przez lata maile z pytaniem, jakie listy powinienem mieć, żeby zacząć robić według tak, jak ty to robisz. Mówię, no to skąd ja mam wyjść? To od ciebie zależy. Naprawdę, każdy powinien swoje listy dodawać i usuwać w miarę potrzeb. I tam mogą być rzeczy najróżniejsze i to rozwiązało u mnie od razu, jak tylko to wprowadziłem, pewien dość istotny problem. Jestem programistą, więc mam jeden garnitur, w którym chodzę na wesela i na pogrzeby, nigdzie indziej. I zawsze był problem taki, jak ja się żeniłem, to zwykle w moim wieku ludzie też się żenili, więc tych ślubów było sporo, że wracam z wesela o tej 5 rano, garnitur tam z siebie, pach, 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 do szafy, za tydzień znowu wesele. I co? O 17 otwieram szafę, wyciągam, a tam garnitur taki. Od kiedy zacząłem stosować te listy, to nakładam garnitur i na listę wpisuję oddać garnitur do pralni. Budzę się dzień później, zdrowieję, jeszcze dzień później jadę do pralni, oddaję ten garnitur i nigdy się więcej nie zdarzyło, że szedłem w jakimś pomintelonym, brudnym garniturze na wesele, po prostu dlatego, że miałem to sobie na liście, bo inaczej o tym zawsze zapominałem. Drugi typ pojemników czy kontenerów na notatki to kalendarz. Z kalendarza prawdopodobnie każdy korzysta. Ja korzystałem z kalendarza długo przed tym, zanim zacząłem się w ogóle interesować czymkolwiek związanym z produktywnością. Problem był taki, że u mnie w kalendarzu było dosłownie wszystko. A tam powinny być tylko i wyłącznie rzeczy, które są związane z datą. Czyli jakaś wizyta u lekarza, rachunek do zapłacenia, faktura do zapłacenia,
czy na przykład jak kupuję coś na Allegro, to sobie wpisuję na za 2 tygodnie towar z Allegro powinien przyjść, jak wystawiam fakturę, sobie ustawiam na za 2 tygodnie, faktura powinna być opłacona. Wszystko, co ma związek z jakimkolwiek, z jakąś datą bądź godziną, to sobie w takim kalendarzu ląduje. I znów, ważne jest, że kalendarzy może być wiele, tak samo jak list. Ja mam kalendarz jeden swój, drugi na bloga dedykowany, trzeci na podcasta, czwarty na wystąpienia, piąty na szkolenia, szósty z żoną współdzielę na jakieś wspólne sprawy, a jak okaże się, że któryś jest niepotrzebny, tylko po prostu skasuje, dodaje, kasuje, dodaje, kasuje. To jest bardzo elastyczne. Nie trzeba się do tego strasznie przywiązywać. No i trzecia rzecz, to jest po prostu zwykły notatnik. W moim przypadku jest to akurat OneNote i to jest na wszystko pozostałe. Jakieś decyzje podejmowane. Nawet mam tam na przykład decyzję, dlaczego zainstalowałem kiedyś Windows 8, a nie Windows 7. Pewnie akurat ani jeden, ani drugi tu wśród was nie jest zbyt popularny. Mam takie rzeczy, dlaczego mam taki samochód, a nie inny. Dlaczego mam taki komputer, a nie inny. Jak miałem kiedyś komputer, którego nienawidziłem, to przez 2 lata gromadziłem w notatniku powody, dla którego go nienawidzę. Że jest kurewsko ciężki, że jest trochę za wolny, że ma za mało USB, że ma niepodświetlaną klawiaturę. I ta lista mi się budowała. W końcu na szczęście się zepsuł i kupowałem komputer następny. I wiadomo, jak wygląda kupowanie komputera u informatyka, 2 tygodnie wyjęte z życia. A ja po prostu sobie nalałem whiskacza, otworzyłem tą notatkę. Miałem wymagania mojego kolejnego komputera, którego nie będę nienawidził, bo on będzie miał 4 USB, będzie miał ten 16 giga RAM i tak dalej. W ciągu 30 minut kupiłem to. Specjalnie jest logo zaklejone, bo mi też się nie podoba, ale to zaoszczędziłem 2 tygodnie czasu i git. Mam tam jakieś notatki o książkach, które przeczytałem, bo po co czytać książkę, skoro ja zaraz zapomnę, co w niej było. Spisuję sobie nawet parę zdań, o czym ta książka była, czy o jakimś filmie, czy o serialu. Tam jest naprawdę wszystko, nawet mam tam swoje sny. Bardzo przydało mi się to w praktyce, jak wpadłem na to, że czasami przychodzi mi do głowy coś, co mogę komuś kupić, jakiś pomysł na prezent. Więc sobie zrobiłem notatkę, pomysły na prezenty. Kiedyś rozmawiam ze swoim bratem, to pamiętam, był marzec, i on mówi mi, że on bardzo lubi Doorsów i chciałby mieć płyty Doorsów, kasę ma, ale mu szkoda wydawać, bo nie ma wieży. Przychodzi grudzień, Boże Narodzenie, otwieram swoją listę prezenty, patrzę, Michał, płyta Doorsów. No to bach, jedna, druga, kupiłem mu te płyty, on otwiera ten prezent w grudniu, czyli to było 8 miesięcy później. Stary, skąd wiedziałeś? Ja tak bardzo chciałem mieć te płyty, ale tak mi było szkoda kasy. Mówi, no sam powiedziałeś mi. Kiedy? Mówię, w marcu. To co ci pojebało? Ja po prostu to wszystko faktycznie mam tam, już dla żony, jak czasami oglądam, jest taki program Pani Gadżet na jakieś tam kapcie z bawolej skóry, jakieś tam lusterko do malowania z latarką i coś takiego. I jak ona powie, o, to od razu mnie bach na listę i już mam dla niej prezenty na kolejne 4 lata pozapisywane. Gdyby nie to, zawsze miałem problem, że albo zapominam o czyichś tam urodzinach czy czymś, teraz mam to w kalendarzu, albo nie wiedziałem, co kupić. Teraz wiem, po prostu mam cały rok na to, żeby mi pomysł sam przyszedł do głowy. Jak nie, to zwykle daję kasę. Jak mamy to wymyślone, zanotowane, te notatki są w jakimś tam porządku, no to trzeba w końcu zaplanować, co dalej z tym. Co chcemy, a czego nie chcemy realizować, bo wszystkiego zrobić się niestety nie da. I po pierwsze, ważne, trzeba sobie uświadomić, że noworoczne postanowienia nie działają. One są z jakiegoś powodu strasznie modne, ale nie wiem, dlaczego decyzja, nie wiem, przestaje palić, miałaby działać 1 stycznia, a na przykład ja rzucam za 3 tygodnie, 8 listopada. Mam nadzieję, że zadziała lepiej niż takie postanowienie noworoczne. I trzeba realistycznie ocenić swoje możliwości na podstawie tego, co robimy po prostu na co dzień, ile byśmy chcieli zrobić czegoś, ile byśmy chcieli zrobić rzeczy, ile jesteśmy w stanie i dać sobie troszkę więcej, niż nam się wydaje, że możemy. To się wtedy uda, bo to będzie plan ambitny. Jeśli damy sobie za dużo rzeczy do zrobienia, no to nic nam nie wyjdzie, się zdemotywujemy, byłem na tej ścieżce i to jest bardzo smutne, ale jeszcze smutniejsze jest pomyślenie sobie, w sumie nic nie muszę robić, bo wcale nie jest aż tak źle w moim życiu. Zawsze mogłoby być lepiej i należy do tego dążyć. I takie siedzenie to strasznie rozleniwia, a człowiek leniwy po prostu marnuje czas, który, jak wspomniałem, jest najcenniejszym zasobem, jaki nam posiadała. Okej. I trzeba sobie uświadomić też, że time is on my side. Może się nie udawać, jak akurat robię rzeczy bardzo dużo i bardzo dużo mi się udaje, ale sporo rzeczy mi się też nie udaje. Gdybym nie robił nic, to by mi się faktycznie nic nie udało, ale również nic by mi się nie udało. I ja chciałem być prelegentem od dawna. Swoją pierwszą prezentację miałem w roku 2008, czyli 8 lat temu.
ja nie spałem 3 noce przed prezentacją, 3 noce po prezentacji i na 4 lata dałem sobie spokój. Potem znów mi próbowałem, jeszcze 4 lata minęły, dobra, stary, weź się ogarnij, spróbuj znowu. Spróbowałem znowu, znów się nie udało, znów to się mało nie popłakałem, znów dałem sobie spokój. Potem się okazało, że moja żona jest w ciąży i miałem taki argument, którym sam się jej przekonałem, że weź, będziesz ojcem, a się wstydzisz wyjść i porozmawiać do jakichś fajnych ludzi. I z takim nastawieniem wyszedłem i się udało. I na to czekałem 4 czy 5 lat, to cały czas sobie gdzieś tam siedziało. Innym razem chciałem bardzo zrobić u nas w Białymstoku fajną konferencję. Nic się kompletnie tam nie działo, faktycznie te białe niedźwiedzie po ulicach łażą. Programiści spotykają się raz na jakiś czas, ale generalnie jest bieda ogólnie wszędzie na prawo od Wisły. I pomyślałem sobie, to było 4 lata temu, fajnie byłoby konferencję zrobić. Więc pogadałem z ludźmi, którzy konferencje robili w innych miastach, zebrałem od nich doświadczenia. Pospisywałem sobie to wszystko, nawet nagrania ze Skype'a, rozmów też tam gdzieś zarchiwizowałem w tej OneNote'cie. Pomyślałem sobie, jakich prelegentów bym chciał mieć, nawet niektórych się odezwałem. Czy byś był skłonny przyjechać w ciągu najbliższych X lat do Białegostoku, żeby coś porozmawiać? No i część chciała być, bo była lista prelegentów. Pomyślałem sobie, gdzie to zrobić, żeby było dość wyjątkowo. Pojechałem w to miejsce, porozmawiałem z właścicielami, żeby wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Myślałem sobie, że sponsorzy są potrzebni. Pogadałem z niektórymi firmami, miałem jakąś tam listę początkową sponsorów, którzy byliby prawdopodobnie chętni, żeby wyłożyć na to kasę. A potem postanowiłem, nie no, zaraz mi się rodzi córka, bo to było w podobnym czasie i po prostu zamknąłem to, zapomniałem o tym. Aż 3 lata później przychodzi firma, mówi, macie tu kasę, zróbcie konferencję. Ja mówię, kurde, ja cały plan już mam. I zrobiliśmy. I w tym roku było właśnie lepiej, bo mieliśmy dodatkowo teledysk, ale rok temu też fajnie się udało. I 3 lata sobie te notatki siedziały. Ja się nie smuciłem, że mi się nie udało, czy coś takiego. Po prostu nawet nie spróbowałem. Jedni by powiedzieli, że się poddałem. Ja po prostu postanowiłem, że time is on my side i tyle. Jak chciałem robić podcast, 2 lata się zmagałem z tym, od pomysłu zrobię podcast do nagrania 1 odcinka, bo to był stres, bo to było jakieś nie wiadomo co. Ale dzięki temu przez te 2 lata ciągle coś tam w głowie chodziło, więc jak już pomyślałem sobie robię, to już miałem wszystko, i nazwę, i ten tagline, i listę gości, i jakiś tam jingle na początku i na końcu. W ciągu 2 lat wszystko zrobiło się samo, potem po prostu było usiąść, nagrać, publikować i super. Nie miałem tylu tych rzeczy do zrobienia od razu na samym początku. I nawet ta prezentacja, tu są jakieś prelegenci, kto występuje? 1, 2, 3, 4. Ile wam zajmuje przygotowanie prezentacji do gadania przez godzinę? Tak od zera do gotowej prezentacji przećwiczonej. Kilka miesięcy. Okej, czyli jak to... Okej. To tam na nagraniu mamy ekstremistę, który się nie przygotowuje. Z 2 slajdami, akurat... A, okej. Znaczy akurat bez slajdów jest jeszcze trudniej. Ja tą prezentację powiedziałem pierwszy raz 1,5 roku temu, a plan w ogóle na nią pojawił się, nawet to mam napisane, 8 lutego 2013, więc dość dawno temu, na przez rok sobie dojrzewała. I ja spędzałem na tym może minutę tygodniowo, jak jakieś pomysły wejdą, ja to sobie wrzucę. Może, kurde, 5 minut tygodniowo. I potem przyszło co do czego, pojawiła się data, kiedy robię, to od tych notatek do prezentacji ze slajdami, z obrazkami, z gotowym, z przećwiczonym wszystkim minęło 7 godzin. Więc to tak naprawdę były 2 wieczory i idę i bach i jest okej. Okay. Wcześniej zajmowało mi to po prostu masę czasu. Tak samo jak ten blog parentingowy, który chciałem założyć niby 1,5 roku czekałem, bo wiedziałem, że kiedyś w końcu przyjdzie na to czas. Ja miałem postów napisanych chyba ze 20, zanim w ogóle domenę jeszcze wykupiłem. Wykupiłem domenę, puściłem te 20 postów i mi się właśnie znudziło, ale się okazało, że po prostu się rzeczy dzieją same i warto sobie zdawać z tego sprawę i nie mieć parcia, że jak już coś zacząłem robić, to od razu trzeba to zrobić teraz. Teraz to jest takie modne, te coacherskie, kurde, ty widzisz 6, ja widzę 9, zacząłeś to skończ. A właśnie nieprawda, zacząłeś to zacząłeś, a kiedy skończysz, no to twoja sprawa. Chyba, że ktoś za to płaci, no to wtedy wiadomo, terminy są. I rzecz następna, czyli R, czyli robienie. I to jest najtrudniejsze i najłatwiejsze zarazem. To jest najłatwiejsze, bo wszystko mamy gotowe. Usiąść, robić. Wiem po co, wiem dlaczego, wiem jak, wiem z kim i tak dalej. Ale najtrudniejsze, bo to jest jedyna rzecz, która naprawdę wymaga czasu. Czasu, którego oczywiście nikt z nas nie ma. I u mnie się wiele poprawiło w tej kwestii, bo przez długi czas było tak, że ja sobie to wszystko notowałem, wymyślałem, organizowałem, planowałem, a potem oczywiście dupa, bo się okazało, że nie było kiedy tego zrobić. Aż dotarło do mnie, że mój dzień wygląda tak.
To są 24 segmenty pokolorowane na różne kolory, 24 godziny w dobie. Jest tam jakieś spanie, potem jest jakieś mycie, śniadanie białe, co to nic za bardzo nie można zrobić. Potem jest czerwone, czyli praca, białe, czyli tam powrót z pracy u większości osób. Zielone to jest relaks, czas z rodziną, gdzie też nie wypada, żebym robił coś innego. I wreszcie to wyczekiwane żółte przed spaniem, ja wtedy sobie usiądę i zawołuję świat. A się okazuje, że trzeba wtedy kuwetę posprzątać, faktury wystawić, lodówkę naoliwić i te wszystkie rzeczy, które po prostu powinny być zrobione, a nie było kiedy. No bo przecież cały dzień jestem zajęty, to kiedy to zrobię? Jak zrobiłem to wieczorem, to już tylko browarek i w kimę, nie chciało się w ogóle niczym innym zajmować. I dużo się zmieniło, jak się okazało, że dzień tak naprawdę wygląda w taki sposób. No w czasie snu się nic nie zmienia, bo tam nic nie, bo nie. Ale w czasie drogi do pracy jest żółty element, kawałek dla mnie. Ja akurat pracuję z domu, więc w sumie droga do pracy to jest 15 sekund, ale gdyby ktoś dojeżdżał, to można zrobić masę rzeczy. W pracy, jak pracuję jako programista, jakaś kompilacja, jakieś uruchomienie testów, jakieś zadanie komuś pytania i czekania, aż on mi odpowie, to wszędzie jest jakiś czas. To nie musi być godzina, to jest minuta tu, dwie minuty tu, trzy minuty tu. Zamiast wchodzić na Face'a i sprawdzać, co tam się ostatnio stało u psa sąsiada, mogę wystawić fakturę, naoliwić tę lodówkę, wyczyścić tę kuwetę. Dzięki temu potem przychodzi ten wieczór, jest ten żółty czas dla mnie, ten bloczek i ja wtedy nie mam nic do zrobienia. Wtedy robię faktycznie to, co chcę. Jak chcę, to faktycznie siadam tego browara, wypijam, ale jak nie, to się okazuje, że ta godzina czy dwie godziny dziennie to jest masa czasu i można wtedy zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest kilka takich praktyk, które pomagają jeszcze bardziej to stuningować czy spimpować. Jest taka zasada dwóch minut, która mówi o tym, że jak przychodzi do ciebie jakaś myśl albo jakieś zadanie i jego wykonanie zajmie mniej niż dwie minuty, to weź ty to zrób od razu, bo i tak jesteś już wybity z kontekstu tego, co robiłeś teraz. Zanim ty wpiszesz to na jakąś listę, zanim wrócisz do tego, co robiłeś teraz, to już tak te dwie minuty miną, więc zrób to teraz. I u mnie wydarzyły się w tym momencie, jak zacząłem tę zasadę stosować, w tym samym tygodniu dwie bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsza taka, akurat mijał mi okres ubezpieczenia OC na samochód. Akurat miałem jakiś tam swój wymarzony samochód, porozbijałem się nim trochę, bo myślałem, że umiem jeździć, a nie umiałem. I się okazało, że za 10-letnią furę samo OC 2800. I się bardzo zasmuciłem tym faktem, bo to było dwa razy więcej niż jeszcze rok wcześniej. No, myślę sobie, okej, okay, do Link 4 idziemy. W Link 4 powiedzieli, że 1100 i git. No to myślę, fajnie, to biorę u was. I w kalendarzu, bo zanim zacząłem stosować tę zasadę, wszystko miałem w kalendarzu, wpisałem sobie na jutro, bo dzisiaj nie będę dzwonił, przecież zadzwonić do ubezpieczyciela aktualnego, rozwiązać umowę OC. Nie wiem, czy wiecie, ja wtedy nie wiedziałem, że jak się umowa OC nie rozwiąże, to ona się automatycznie sama przedłuża, a nie, że ja muszę ją przedłużyć. Więc tak sobie przesuwałem to w kalendarzu, przesuwałem to przez dwa miesiące i w końcu zacząłem tę zasadę stosować, idę tym kalendarzem, na dzisiaj patrzę, o, telefon do ubezpieczyciela, no to dzwonię, przecież to zajmie pewnie chwilkę. Dzwonię, mówię, że dzień dobry, kończy mi się u Państwa polisa, chciałbym rozwiązać umowę, bo już mam podpisaną w Link 4. A na kiedy się Panu kończy? To akurat był poniedziałek. Ja tak patrzę, no skończyła się w piątek ubiegły. A on mówi, no to niestety za późno, to Pan zadzwoni za rok. What the fuck? 2800 u nich, 1100 w Link 4, to nieźle, sam się załatwiłem. Ale myślę, no nie, już trudno, te zasady dwóch minut schowałem w kieszeń, ubrałem się i w sumie trochę ze łzami w oczach pojechałem do biura. Na szczęście to było towarzystwo ubezpieczeniowe, które miało biuro w Białymstoku. Wpadłem do tego biura, prawie że załzawiony i tam łamiącym się głosem do pani mówię, że no jak tak może być, a nie mam naprawdę pieniędzy, gdybym miał, to bym został u was, a nie szedł do Link 4 i dziecko mi się zaraz rodzi i tak dalej. No tak, wie pan co, ja w piątek w sumie w pracy byłem, to dobra, przestawiłem na tym swoim datowniku na piątkową datę, bach, rozwiązanie umowy. Więcej pan niech tak nie robi, trzeba pamiętać. I załatwione. Gdybym to zrobił dzień później, to by jakaś inna baba tam siedziała, by się tego już nie dało odkręcić. Jeden dzień to musiało być faktycznie zrobione tego dnia. Wtedy myślałem sobie, wow, pierwszy dzień to stosuję, a już 2800 do przodu. Minęły dwa kolejne dni. Patrzę, zadzwonić muszę do rentystki się umówić. Nienawidzę po pierwsze przez telefon rozmawiać, po drugie do dentysty chodzić. Więc to przez 13 miesięcy brałem to i na za dwa dni, i na za tydzień, i na za dwa dni. I w kalendarzu sobie to wędrowało przez 13 miesięcy. Myślę, no dobra, w końcu zadzwonię. To zadzwoniłem, umówiłem się, zachodzę do niej. Ona tam zagląda. Ty Maciek, nie miałeś być u mnie 13 miesięcy temu jakoś? Mówię, no dawno miałem być, tak. A co? No, byś przyszedł jeszcze za miesiąc, to byśmy rwali, a tak tylko kanałowe. Wow. 3 dni stosowania tego, 2800 i ząb. Po prostu z tym, po prostu nie da się z tym dyskutować. To działa. I druga praktyka,
jest taka, że jak pokazywałem tutaj żółte z tyłu przed spaniem, to można te żółte spróbować przesunąć do przodu. Po wstaniu, przed jakimikolwiek innymi aktywnościami. Nastawić sobie ten budzik, to akurat jest na piątą, motywacyjny tekst pod spodem. Wstałem sobie, przez długi czas stawałem sobie o 4:30 i to faktycznie działa. Wstaję się z rana, wszyscy śpią, na Facebooku, na Twitterze nikogo nie ma, więc nawet nie mam po co tam włazić. Wstaję, wszyscy śpią, patrzę, blok cały ciemny, a ja siedzę, to jest takie motywujące. Oni śpią, a ja coś sobie porobię. Po prostu się siada i się w godzinę czy w półtorej robi tyle, co bym potrzebował wcześniej 5 takich wieczorów faktycznie, bo po prostu człowiek wtedy jest zmęczony. A zwykle, jeśli już się chce po coś wstać o tej 5 rano, to jest to ważniejsze niż ta praca, do której potem musimy iść, więc faktycznie jest motywacja. Więc ja myślałem, okej, ja sobie zrobię tutaj na 100% od tej 5 do 7, pójdę do pracy, będę trochę zmęczony, ale trudno, nie jestem jakimś korpo żołnierzem. I to może wydawać się ekstremalnie trudne i dla mnie akurat było, ale jest kilka sposobów, jak sobie to ułatwić. Po pierwsze, wypić ze 2 szklanki wody przed pójściem spać. Wtedy siłą rzeczy obudzimy się wcześniej, niż byśmy chcieli. Browar też działa. Po drugie, budzik postawić poza zasięgiem ręki. Tak, żeby trzeba było... Są nawet, widziałem ostatnio... Co, budzik poza zasięgiem ręki? A widziałeś na tym, kurde, Bang Good, czy jakoś tak, że tu ci dzwoni, ale żeby wyłączyć, to w drugim pokoju lata dron, który musisz złapać. No to... No nie, to żeby on przez to... Jak masz małe dziecko jak ja, to musisz wyłączyć go jak najszybciej. Akurat, więc mi wystarczało samo to, że po prostu musiałem wstać do innej szafki i go tam piknąć, ale ważne jest to, że jak już się wstanie, to już minęła sekunda czy dwie, a my po obudzeniu się w taki tam sposób nie do końca naturalny, przez te właśnie 1-2 sekundy jesteśmy takim mongołem, który chce tylko spać, nic więcej, nic nie dociera. Te 2 sekundy i wygraliśmy. Jak jeszcze wypiliśmy wody sporo wcześniej, to i tak musimy wyjść, więc wygraliśmy też. Ważne jest to, żeby wtedy chodzić spać wcześniej, bo sam doświadczyłem tego niedawno, nie da się spać po 5 godzin na dobę przez 10 lat i oczekiwać, że to nie wróci. U mnie wróciło, więc teraz śpię już normalnie. Ale przez długi czas... Słucham? Ja teraz śpię minimum 7 i to było dla mnie straszne przeżycie, ale się okazało, że po prostu życie jest tak lepsze wtedy, że już wolę nic nie robić, a pospać dłużej. I teraz jakie są zalety takiego podejścia? Zaleta właściwie jest jedna, bo ja przez długi czas w moim życiu byłem cały czas zestresowany. Się okazało, że ten stres brał się z tego, że ja nie wiedziałem, czy ja zrobię coś, czy ja się wyrobię, czy ja o czymś nie zapomnę. A teraz sobie tak płynę w kierunku jakiejś kurde tęczy, jest mi po prostu zajebiście, się stresowałem ostatnio. Nie wiem, teraz znów przekładam trochę wizyty u dentysty, więc pewnie wtedy się będę stresował, a tak nie ma czegoś takiego jak stres. Mam wszystko zrobione wcześniej, na wszystko mam czas, a jak mi się czegoś nie chce robić, po prostu tego nie robię, bo time is on my side, zrobię sobie za 3 lata. I to naprawdę w taki sposób działa. I to wada jest, zaleta jest jedna, teraz wady, bo niestety one też są. Jak się trochę Davida Allena z Getting Things Done posłucha, poogląda wywiadów, pozna, to w samej książce on to pisze, to mi się wydaje, że on już dawno przekroczył taką maszynę między zdrowym człowiekiem z krwi i kości, pełnym emocji, a takim robotem, co by tylko, kurde, uff. On mówił, że nawet komunikacja jego z żoną odbywa się przez skrzynki nadawcze i skrzynki odbiorcze, więc jak żona chce, żeby on kupił, kurde, bułkę w sklepie, to musi włożyć mu zadanie do skrzynki zadań przychodzących, bo inaczej on tego nie zrobi. To jest moim zdaniem trochę pójście już za daleko, gdzieś ta granica między zwykłym człowiekiem a... No, robotem powinna się jednak znajdować dość wyraźna. Rzecz następna to... Jestem kompletnie uzależniony od telefonu i uwiera mi to bardzo, ale nie jestem w stanie po prostu znaleźć jakiejś alternatywy do tego, żeby to wszystko mieć przy sobie. Musiałbym chyba jakiś wielki blok techniczny ze sobą nosić. I to się wiąże z czymś takim. Kiedyś miałem taki super Nexus 4, świetny telefon, prosto od Google'a, cały szklany. No i właśnie cały szklany. Zsunął się z 30 centymetrów i... Zanim przyszedł nowy, minęły 3 tygodnie, ja przez te 3 tygodnie po prostu byłem jak dziecko we mgle. Wychodzę z domu, staję przed klatką, po co ja wyszedłem, gdzie ja mam się udać? I w ogóle o to tutaj wszędzie chodzi. Z telefonem czuję się ok, nawet tu mam go teraz w torbie, bo nie może się do mnie oddalić dalej niż na 5 metrów. To jest wielka wada dla mnie, ale nie ma alternatywy. Alternatywę widzieliśmy, nie wiem czy znacie taki serial Black Mirror. Tam było pokazane... ścieżka, którą może podążyć ludzkość, że po prostu będziemy mieli wszczepione jakieś tam 17 terabajtów w mózg, wszystko będziemy pamiętali, ale to pokazali w taki sposób, żebym sobie tego nie wszczepił i tak. Kolejna wada to są niestety ludzie i to ci najbliżsi, nasze otoczenie.
stajemy się trochę taką sekretarką dla żony mojej nie ma, więc powiem żony, dla, nie wiem, mamy, dla kolegi. Oni zobaczą, że coś się zmieniło, że nie jestem zdenerwowany, że robię wszystko, co miałem zrobić, że o niczym nie zapominam i co się zaczyna? Weź przypomnij mi za 2 tygodnie, żebym do lekarza zadzwoniła. Albo weź zapisz sobie w tym swoich notatkach telefon tam do tatka i powiedz, żebym za 2 dni przypomniała się, że coś ma zrobić. O, i tak, i tu jest jedna tylko zasada. Im wcześniej się pokaże, tak? Tym lepiej. To i tak tym się skończy, bo nie da się ogarnąć więcej niż 1 osoby tym systemem, chyba że ktoś chce być sekretarką. Słucham? Streamowane jest? Ale żona nie ogląda, żona już to widziała i bez tego gestu wtedy było. Ja nie słyszę. Więc prędzej czy później trzeba powiedzieć ludziom, że nie, podoba ci się, to ja ci pomogę skonfigurować to wszystko, pokażę ci narzędzie, jakąś tam metodykę, pokażę ci link do, kurde, streama, obejrzyj sobie, jak to można robić, ale nie dawać się w taki sposób wykorzystywać, bo to naprawdę bardzo szybko te wszystkie listy, notatnik to się przepełnia, jeśli tam zaczynają wpływać myśli więcej niż 1 osoby. I dalej, kolejna wada. To jest taka, że w pewnym momencie możemy przestać kontrolować chwilę obecną, tylko cały czas myśleć o tym, ale coś mi zajebiście wyszło i ale zajebiście będzie jutro, a nie ma tego teraz. Jest takie pojęcie jak mindfulness, to jest, nie, to nie jest Budda, bo za chudy, myślałem, że to Budda. W każdym razie ktoś sobie siedzi po turecku i myśli i chodzi właśnie o to, żeby kontrolować tę swoją obecność, że ta chwila obecna też jest ważna. I do mnie to dotarło w bardzo bolesny sposób. Kiedyś bawiłem się z córką swoją, która wtedy miała 3 latka, Bawimy się i tak ona nagle do mnie, tata, ty się nudzisz? Myślę, jak to, czemu? No tak, ty się nudzisz? I się okazało, że faktycznie w ogóle mnie tam nie ma. Ja jestem, te klocki składam, ale myśli moje są w ogóle gdzieś indziej. I od tego dnia po prostu starałem się i to było trudne, ale mi się już teraz udaje. Jak jestem z żoną czy z córką, to staram się gdzieś tam telefon na te 3 metry odłożyć. Znów dobrze nie oglądam, bo krzyknęła, że kłamstwo. Ale warto sobie uświadomić to, że trzeba po prostu myśleć też o tym, co jest teraz, że nie tylko te wszystkie świetne plany się liczą, ale jednak kiedyś trzeba je skonsumować, a czas na konsumpcję jest właśnie tu i teraz. I kolejna rzecz, to właściwie już chyba ostatnie, jeśli chodzi o wady, to było takie logo firmy Ultrico na początku. Mówiłem, że jestem tam programistą. Właśnie już nie jestem tam programistą od grudnia. To była moja najlepsza praca. Firmy uwielbiałem, właściciela znałem od 12 lat, ale się okazało, że albo będę robił te rzeczy, które wymyśliłem, albo będę pracował. Więc pomyślałem sobie, no trudno, najwyżej do firmy wrócę za rok i się zwolniłem z pracy w grudniu, nie mając za bardzo planów na przyszłość. Po prostu mam ileś tam jakichś rzeczy, coś zrobię, jakoś to będzie. Na szczęście mamy teraz październik i się okazało, że mi wyszło, ale jest takie niebezpieczeństwo, że jak się zacznie żyć takimi swoimi planami, niezwiązanymi z jakąś firmą, z jakąś organizacją, tylko z sobą, ze swoją rodziną, to się okaże, że dojdziemy do wniosku, że albo zrobię to teraz, albo dopiero na emeryturze. A na emeryturze już będę miał tych pomysłów 14 terabajtów i nie będę wiedział, za co się złapać. No u mnie skończyło się to tak, zajęło to 4 czy 5 lat chyba, wymyślanie tych rzeczy i dojść do wniosku, że nie dam rady robić tego po godzinach, muszę po prostu robić to w ciągu dnia. No i trzeba wiedzieć, że być może trzeba będzie wybrać albo te swoje rzeczy, które są takie świetne, na pewno będą, albo jednak no, pieniążki do garnka. Albo ewentualnie trzeba sobie skrobać te pieniążki. Ja sobie skrobałem pieniążki przez rok, po to, żeby teraz ewentualnie przez rok móc się z tego utrzymać, jakby mi nic nie wyszło. I teraz, gdybyś ktoś chciał dalej sobie o tym poczytać, to są takie 3 książki. Na pierwsza to jest ten nieszczęsny David Allen, to tak jak mówiłem, jest dla korpo menedżerów wysokiego stopnia, ale to jest taki niezły punkt wejścia, który może uświadomić po prostu, że można inaczej niż teraz. 2 książka, taka właściwie już legendarna, to jest Stephena Covey'a 7 nawyków skutecznego działania. Ja przyznam, że przeczytałem ją do 3 nawyku, bo doszedłem do wniosku, że już wszystkie i tak znam, ale nie wiem, prawdopodobnie warto to dokończyć. I 3, którą przeczytałem, jak ta prezentacja została skończona, miesiąc później zabrałem się za książkę Twój mózg w działaniu, David Rock. Ja ją dostałem w prezencie od dobrego znajomego, który w wielu kwestiach, jeśli chodzi o jakieś tam profesjonalne życie, jest dla mnie nawet guru, mógłbym powiedzieć, dał mi tę książkę i powiedział, uważaj, ona zmieni twoje życie. I się okazało, że ją czytam, a tam pojawia się takie pojęcie jak jałowy bieg mózgu. Ja patrzę, kurde, mam to w prezentacji. Pojawia się takie słowo jak olśnienie. Mam dokładnie to słowo w prezentacji. Myślałem, że jest takie górnolotne, się okazało, że nie, że on jest w książce. I tam są opisane te rzeczy, o których wam mówiłem dzisiaj, tylko w taki naukowy
sposób, kiedy się jakaś tam dopamina wydziela, kiedy jakaś noradrenalina, jak w jakiej sytuacji sobie poradzić, że jak się jesteś zestresowany, to stań i nazywaj rzeczy szynka, kurde, kotlet, krzesło, inaczej niż to faktycznie one się nazywają, już to niby uspokaja. I dlaczego? Że jakieś tam stresy, hormony w mózgu mówią, że to wcale nie tak. Mózg zaczyna się denerwować, że to źle to nazywasz i zapomina o tym stresie. Więc tą książkę naprawdę warto przeczytać i to nie do końca ma związek z produktywnością, ale z tej mojej prezentacji kilka rzeczy znalazło potwierdzenie właśnie tam, już po jej przygotowaniu i z tą większą pewnością tę prezentację teraz mówię. I nagrałem też podcast z kolesiem, który nazywa się Marcin Kwieciński i mówiłem na początku, że byłem na takim szkoleniu 4-godzinnym z produktywności, które właściwie mogę powiedzieć szczerze zmieniło moje życie i to właśnie on to poprowadził. I te 4 czy 5 lat później on już dawno zapomniał o moim istnieniu, pisze do niego, słuchaj, byłem u ciebie 4 lata temu na szkoleniu, takim 4-godzinnym, od tamtej pory robię 10 razy więcej niż robiłem, weź pogadajmy o tym. To pogadaliśmy, nagrałem i jest warte moim zdaniem posłuchania. I tak podsumowując, trzeba pamiętać o tym, szczególnie tu w Warszawce, bo w Białymstoku często to nie jest problemem, że życie to jest nie tylko praca, nawet jeśli praca to jest hobby. Jeśli chcesz robić coś fajnego, dokładnie związanego z tym, co jest... Co robisz w pracy, to rób to, ale już dla siebie, wieczorami czy rankami. Żyjemy w takich czasach, gdzie każdy kreatywny człowiek potrzebuje prawnika. Zaraz będzie tak, a może nawet już tak jest, że każdy kreatywny człowiek będzie potrzebował osoby technicznej. Mamy to szczęście, że jesteśmy tymi osobami technicznymi, więc możemy coś wymyślać i robić to sami. I to jest po prostu niesamowite. Więc mamy wielkie szczęście, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jest też cytat kolejny z Lao Tzu, czyli stary koleś z Chin, który bardzo mądry był. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Wystarczy jedno małe coś zrobić, żeby poruszyć lawinę. To w sumie trochę kaliber 44 tak zabrzmiało. Jak mówiłem, mam ten portal parentingowy.pl. Tak naprawdę ja go robiłem przez tydzień, cały mechanizm, żeby te blogi się zaciągały, wyświetlały. Potem drugi tydzień walczyłem z wyglądem, bo nie umiem w te rzeczy, a więc tydzień mi zajęło zrobienie, żeby to wyglądało nieźle. I zanim ja to puściłem publicznie, to do kilku blogerek parentingowych się odezwałem, co o tym myślisz, może jakieś sugestie i tak dalej. I te blogerki mi potem pisały. Niektóre z nich nie olały mnie, napisały mi swoje opinie. Więc ja potem w ramach, jak to już zrobiło się troszkę popularne, w ramach odwdzięczenia się zamieszczałem tam linki do nich na górze. Blog polecany przez portal parentingowy.pl w tym tygodniu to i tam jakieś nazwa. I z jakiś czas odzywa się do mnie jedna z tych blogerek, że ty Maciek, wielkie dzięki. Mówię, ale za co? No umieściłeś mnie na belce na górze portalu. Mówię, no okej, okay, no i co? I odezwało się do mnie pismo. Jakieś tam mama i ja, czy tata, kurde, i dziecko. I wywiad ze mną chcą zrobić. Mówię, no to zajebiście. I się okazało, że blogerka parentingowa marzy o dwóch rzeczach. O próbce kremu do tyłka i o wywiadzie. I ja po prostu spełniłem tym portalem marzenie tej kobiety. I przez 2 tygodnie byłem tak naładowany tym prostym faktem, że komuś zrobiłem naprawdę dobrze, że było mi samemu z tym bardzo dobrze. A to było naprawdę, to było kilka dni. Zaśmiało się, wykasuję. I to tyle. I dziękuję bardzo. Dyplom, wow, dziękuję. Siekiera. Czy ktoś ma może jakieś pytania? Jak już nie ma kolejnych prezentacji. Tak? O. Konflikt. Raz. Słuchaj, a takie pytanie, bo całe GTD tak naprawdę można też sprowadzić do tego, że dampujesz wszystkie tam jakieś taski, jakie masz w głowie i później priorytetyzujesz je według tego, na ile są pilne i na ile są ważne i wybierasz sobie tą ćwiartkę, gdzie są pilne i ważne. W ogóle o tym nie wspomniałeś, to znaczy jakby... Pilne i ważne nie wspomniałem, bo u mnie jest jedna miara, czy mi się to chce robić, czy nie. Jak mi się chce coś robić, to robię, nawet jak to nie jest pilne, ani nie jest ważne, bo to wróci do mnie za 3 lata, bo po prostu doświadczyłem tego, że jak coś chcę robić, to robię to o wiele szybciej, o wiele bardziej produktywnie. Przyda się w końcu. Albo nie. Jesteśmy na prezentacji security. Co jeśli na przykład ktoś ci się tam włamie i nagle przejmie całe twoje życie, tak? Ktoś się włamie i przejmie moje życie? Znaczy przejmie w jaki sposób? No będzie wiedział, będzie znał każdy twój plan, tak? Ale to mój plan nie jest tajny. Pomysły są, kurde, powinny być za darmo. To wykonanie się liczy. Wykonania nikt mi nie ukradnie. A co zrobisz, jeśli ktoś ci to usunie? Jeśli ktoś ci to usunie, to będę płakał przez kolejne 5 lat.
Nie, jak mi ktoś to znaczy ja mam backup tego wszystkiego w kilku miejscach, więc mam nadzieję, że nie, ale dlatego jeśli chodzi o rozwiązania Microsoftu, to używam tylko i wyłącznie OneNote'a, a to akurat można tylko na tym ich gównianym OneDrive'ie synchronizować, ale mam to też na Dropboxie gdzieś tam zrzucone, więc mam nadzieję, że nie. Ja mam pytanie jeszcze. Tak? Tam jak pokazywałeś ten graf całego dnia i potem go tam powrzucałeś te paski, gdzie możesz jeszcze myśleć o swoich rzeczach, na przykład nie o pracy, tak? No to w jakimś sensie tracisz ten fokus na pracy i skupiasz się w tym momencie na swojej pracy. Tracę fokus na pracy, tak, ale mówiłem w jakich to jest przypadkach. Jak mi się coś kompiluje i tak traciłem fokus, bo mi się kompiluje. Pytam kogoś o coś, czekam na odpowiedź, no to nie będę tylko myślał o tym, co on mi kurde może odpowiedzieć, tylko czekam. Poza tym, może być może nawiązujesz do tego pojęcia flow magicznego w pracy technicznej. To jest ściema totalna, nauczyłem się żyć bez tego na szczęście i to jest więcej szkody daje niż pożytku. Właśnie dlatego, że nie jak ktoś mnie wyrwie, to jest bieda. A ja pracuję w taki sposób, że jak ktoś mnie wyrwie, to w ciągu 15 sekund robię znowu to samo. Chodzi o to, żeby robić coś naprawdę maluteńkimi kroczkami. Jak cokolwiek robię, sobie rozpisuję listę do rzeczy do zrobienia na kolejne nawet 20 minut. Malutkie punkciki. Nawet jeśli programuję, to jaką stworzę klasę, jakie napiszę testy i tak dalej. Ktoś mnie wyrwie, patrzę, gdzie byłem, okej, jadę dalej. I właśnie flow jest niepotrzebny. Blok z celami do zrobienia? Okej, tak mi się wydaje, że w ostatnim swoim podcaście wspominałeś o, rozmawiałeś z jakimś człowiekiem, który powiedział, że ma blok, gdzie wpisuje wszystkie swoje cele i je rozpisuje na 3 etapy zawsze. A, okej, 3 etapy w bloku. Możliwe, ale przyznaję, że ja to podcast nagrywam, ale go nie słucham, więc być może zapomniałem. Okej. Bo po prostu mam człowieka, który mi to montuje i często dostaje w niedzielę wieczorem zmontowany odcinek. Więc nawet jak coś jest nie tak, to i tak już nic nie jestem w stanie zrobić, a potem nie mam czasu na to. Odążenie do celu. Z Michałem Szafrańskim. Tak, tak. Ale to widać po nim, że on faktycznie dodążył do celu, bo w ciągu 3 miesięcy zrobił 2 bańki na książce. To też bym chciał tam kiedyś być. Okej, nie ma więcej, to dziękuję i życzę smacznego aftera.